Są nowi szefowie służb, CBA i Służbą Wywiadu Wojskowego pokierują kobiety. Antoni Macierewicz bez ochrony. Będzie audyt działalności podkomisji smoleńskiej. Już za chwilę gość Radia Z, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. 17. Premier powołał nowych szefów służb specjalnych. Wśród nominowanych są dwie kobiety. Centralnym Biurem Antykorupcyjnym pokieruje Agnieszka Kwiatkowska-Górdak. Wcześniej pracowała w Centralnym Biurze Śledczym Policji. Od 2015 roku w CBA. Zwierzchnictwo nad Służbą Wywiadu Wojskowego objęła pułkownik Dorota Kawecka, mówi premier Tusk. W służbach specjalnych już równo 20 lat. Między innymi wielkie doświadczenie, jeśli chodzi o wywiad elektroniczny, szczególnie ważne w dobie obecnej. Pracą Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego pokieruje pułkownik Rafał Syrysko, a szefem służby kontrwywiadu wojskowego został generał Jarosław Stróżyk. Stanowisko natomiast i tym samym ochronę żandarmerii wojskowej stracił Antoni Macierewicz. Oficjalnie w piątek przestał być szefem podkomisji smoleńskiej. Wiceszef MON Cezary Tomczyk potwierdził, że członkowie podkomisji opuścili siedzibę, która została zabezpieczona. Koniec tej kosztownej farsy, skomentował Tomczyk, ale to początek rozliczeń. W MON-ie rusza audyt działalności komisji Antoniego Macierewicza. W najbliższych dniach powołany zostanie specjalny zespół, mówi Cezary Tomczyk. Fakt, że działała tego typu podkomisja, która de facto została wykreowana i zbudowana po to, żeby udowodnić kłamstwo, to się w normalnej demokracji nie miało prawa zdarzyć, a jednak się zdarzyło. To jest historia absolutnie bez precedensu i wyciągniemy z tego daleko idące wnioski. Zespół ma działać transparentnie, a na koniec pracy przedstawi raport. Jarosław Kaczyński będzie jedną z osób wezwanych przed Sejmową Komisję Śledczą do spraw wyborów kopertowych. Taki scenariusz zakłada plan prezydium i o takim mówi przewodniczący Dariusz Joński. Sam prezes Prawa i Sprawiedliwości pytany, czy na obradach się stawi, mówi krótko. Ja bardzo chętnie powiem o tym, że trzeba przestrzegać konstytucji, jeżeli jest decyzja. Marszałek Sejmu, to trzeba za wszelką cenę przeprowadzić. Pierwsze merytoryczne posiedzenie komisji w najbliższy piątek. Posłowie mają przyjąć plan pracy, ale też przygotować pierwsze wezwania dla świadków przesłuchania tuż po Nowym Roku. A jeszcze w tym roku zacząć ma działać nowa telewizja publiczna. W Sejmie trwa debata nad uchwałą w tej sprawie i właśnie w sprawie mediów publicznych do marszałka Sejmu napisał Andrzej Duda. Nie kwestionując prawa do wprowadzenia zmian przez większość parlamentarną, należy podkreślić, że cel polityczny nie może stanowić usprawiedliwienia dla łamania czy obchodzenia konstytucyjnych i ustawowych uregulowań, napisał prezydent. Do Sejmu, a dokładnie do sejmowego studia Radia Z teraz się przenosimy. Tam Beata Lubecka i jej gości. Dzień dobry, dobry wieczór. Dzień dobry, dobry wieczór. Gościem Radia Z jest Krzysztof Gawkowski, wicepremier, minister cyfryzacji Nowa Lewica, wiceprzewodniczący tej partii DNZ. Dzień dobry wieczór, tak jak mówię. Dzień dobry. Uśmiechnięty od ucha do ucha. Jaka radość, naprawdę. No. Bo panią zobaczyłem. No, niestety musi mi pan tutaj absolutnie jakoś słodzić. Natomiast myślę, że jeszcze rok temu to pan nie przypuszczał, że będzie pan wicepremierem, tak sądzę. Jacek Kurski został odwołany z Waszyngtonu. Co takiego nabroił, że nie może nas reprezentować w Banku Światowym? Nie miał kompetencji. A jak człowiek nie ma kompetencji... Ale coś tam, nie wiem, nabroił? Nie wiem, zrobił coś takiego kompromitującego? Prawo i Sprawiedliwość wysyłało na różne placówki, w różne miejsca ludzi, którzy nie mieli kompetencji, a chcieli dobrze zarabiać. Dla mnie kryterium jest takie, że trzeba najpierw mieć kompetencje, później mieć szansę, żeby te kompetencje realizować i na koniec jest za to wypłata. No dobrze, ale czy coś, czy coś nabroił? Nie wiem, czy coś nabroił, czy nie. Polska się kompromitowała, a ja się wstydziłem, kiedy Jacek Kurski był nominowany do Banku Światowego i dobrze, że dzisiaj traci tę funkcję, będzie ją tracił w przyszłości. A to nie jest po prostu zemsta? Zemsta w polityce jest mi obca, ale jest mi rozsądek bliski, a rozsądek podpowiada, że jeżeli ktoś nie miał kompetencji, żeby pełnić jakąś funkcję, to przychodzi nowa władza i mu tą funkcję odbiera. No Jacek Kurski, jak wiadomo, był przez ładnych parę lat szefem telewizji państwowej. Dzisiaj obradujecie nad projektem uchwały, to jest projekt poselski w sprawie telewizji polskiej. Rządzicie od prawie tygodnia i nic, a przecież premier Tusk mówił, że wystarczą 24 godziny, niepotrzebna będzie ustawa. I rzeczywiście chcecie zmienić w takim razie władzę spółek medialnych, państwowych, przy pomocy uchwały? To ma być taki nacisk na ministra kultury, żeby przyspieszył ten proces? Pani to powiedziała, ja to podkreślę. Nadszedł czas. Telewizja partyjna, bo tak myślę o TVP, jest dzisiaj miejscem, gdzie szczuje się kłamstwem, gdzie obraża się innych, gdzie nie mówi się prawdy. Ludzie, którzy mianują się dziennikarzami, są funkcjonariuszami politycznymi. Dla takich ludzi w mediach publicznych nie powinno być miejsca. Czas zmienić TVP w instytucję rzeczywiście mediów publicznych. Ale czy nie należałoby tego zrobić na mocy ustawy?
Robimy to zgodnie z prawem i wszystkie decyzje, które będą podejmowane, będą zgodnie z prawem. Parlament Polski ma prawo wydawać uchwały. To jest coś, co jest... No tak, ale nawet przecież mówił Szymon Hołownia, że uchwała nie ma mocy de facto prawnej. To jest pewien akt podejmowany przez sejmową większość. Ale ten natomiast akt jest już wszystkim... prawo zmienia się przez ustawy. Tak, podpisane ale... potem przez prezydenta. Tak, ale oczywiście. I my do tego prawa konstytucyjnego się stosujemy. Dlatego uchwała jest jawna. Wskazujemy w niej to, że chodzi o naprawianie mediów publicznych. Wskazujemy, że osoba odpowiedzialna za to w rządzie, minister kultury, podejmować powinien działania. Te działania będą oczywiście zgodne z prawem. Nikt nie zamierza robić nic, co nie będzie zgodne z konstytucją, prawem czy ustawami. My mówimy jasno, po prostu czas nadszedł, żeby wyczyścić te wszystkie złogi w telewizji partyjnej, które sieją kłamstwo. No to w takim razie jak to chcecie zrobić? Skoro pan mówi, że wszystko będzie takie krystaliczne, że higieniczne i zgodne z prawem. I nie będzie to ustawa. Będzie to plan, który realizowany będzie w ramach odpowiedzialności ministra kultury. Ja jestem przekonany, że to dobry plan. Jak będzie wyświetlany i będzie realizowany, to wtedy będziemy o nim mówili. Ale trzeba przyjąć te uchwały, żeby przyspieszyć właśnie działania ministra kultury? Co on jest jakiś taki, nie wiem, opieszały? A to nie jest chyba też tak, że powinniśmy takie decyzje cedować tylko na jedną osobę. Myślę, że odpowiedzialność parlamentarna w tej sprawie, czyli upoważnienie, czyli wskazanie, czyli danie takiego przeświadczenia, że jest to odpowiedzialność podejmowana przez samą większość parlamentarną, rządową, tak to nie można powiedzieć, jest większym mandatem zaufania. Mi się bardzo podoba ta droga. Wpłynęło do Sejmu coś, co jest godne standardów komunistycznych. Ona nie wywołuje skutków prawnych. Niech zgadnę, kto to powiedział. No proszę zgadnąć. No nie wiem, to myślę, że któryś z polityków Prawa i Sprawiedliwości. Przemysław Czarnek, były minister edukacji i nauki. No powiedział, co powiedział, ale czy to ma coś wspólnego z rzeczywistością? To Prawo i Sprawiedliwość, przypominam, powoływało Radę Mediów Narodowych, robiło to niezgodnie z konstytucją, to Prawo i Sprawiedliwość dokonywało zmian w TVP po nocach, to Prawo i Sprawiedliwość dokonywało zmian, które miały przynieść odpowiednie walory polityczne. Ale czy wy nie wchodzicie w ich buty? Ale czy wy nie wchodzicie w ich buty? Nie, panie redaktor, dlatego że po owocach nas poznacie. I to mogę naszym słuchaczom obiecać. To znaczy w telewizji publicznej zagości demokracja, odpowiedzialność za słowo i prawdziwa informacja. Czas skończyć z tym, co przez ostatnie 8 lat było codziennością, czyli paski kłamstwa, czyli ludzie występujący, mówiący nieprawdę, cieszący się z wielkich zarobków, a przede wszystkim noszący teczki za politykami, a nie szukający prawdy. I jeżeli przyjdzie do telewizji osoba, a wierzę, że będą to osoby, które mają wielkie doświadczenie i medialne, i komunikacyjne, no ale też doświadczone w takiej batalii prodemokratycznej, to będzie to odpowiedzialność dla wszystkich, którzy będą na to patrzyli. A nie można by poczekać po prostu na zmianę w Pałacu Prezydenckim i wtedy napisać ustawę i wtedy być pewnym, że na przykład gdyby zmienił się prezydent i reprezentował, powiedzmy, szeroko pojęte środowisko, kiedyś opozycyjne, teraz już będące u władzy, że wtedy byłaby ta pewność, że ta ustawa zostanie jednak nie zawetowana, tylko podpisana. Byłbym pierwszy, który krzyczałby, nie ma na to zgody, żebyśmy czekali jeszcze blisko 2 lata, żeby w telewizji partyjnej szczucie lało się z każdego źródła informacji, bez względu, który to kanał. Nie wierzę w to, że telewizja partyjna TVP byłaby w stanie się odmienić. Gdyby się stanie było odmienić, to był wynik wyborów, można było podawać prawdę, nie podają prawdy, dalej szczują, dalej kłamią. Dla mnie czekanie 1,5 roku to znaczy, że mamy do czynienia z telewizją, która mówi nieprawdę, a rząd na to przyzwala. Nie ma na to zgody. A przed nami jeszcze wybory samorządowe, potem europejskie, a potem prezydenckie. Prezydent Andrzej Duda, nomen omen, napisał pismo skierowane do marszałka Sejmu. O tym informuje na Twitterze Kancelaria Prezydenta. I co tam czytamy w tym wpisie? Że nie kwestionując prawa do wprowadzenia zmian w systemie prawnym przez większość parlamentarną, należy podkreślić, że cel polityczny nie może stanowić usprawiedliwienia dla łamania czy obchodzenia konstytucyjnych i ustawowych uregulowań. No jak ja się cieszę z tego pisma. Przypominam sobie, jak prezydent Andrzej Duda z radością i taką estymą podpisywał projekt ustawy o komisji mającej badać wpływy rosyjskie, w której rekomendował Polakom, żeby poza sądami mogły skazywać polityków na niebyt polityczny. I wtedy jakoś nie widział tych problemów konstytucyjnych. Potem się z tego wycofał, w Trymiga. Tak, w Trymiga się wycofało z wielu rzeczy, ale przypominam, że prezydent nie szanował decyzji dotyczących Trybunału Konstytucyjnego, nie powoływał sędziów, którzy byli do Trybunału Konstytucyjnego wybrani. Przypominam jego decyzję w sprawie ułaskawienia dla pana Kamińskiego, który był skazany wyrokiem sądu. To wszystko się wydarzyło. Nieprawomocnym. Tak, i nie powinien tego robić. Więc jak patrzę na tą przeszłość prezydencką, to niech się nie martwi o to, że dzisiejsza władza będzie niekonstytucyjne decyzje podejmowała, bo my mamy konstytucję za wzór postępowania, a prezydent wykazał się częstym jej łamaniem.
A czy jest brany pod uwagę taki scenariusz, żeby odwołać przewodniczącego Rady Mediów Narodowych Krzysztofa Czabańskiego? W mediach pojawiły się takie doniesienia, że no, być może jest jakaś luka w prawie, kruczek prawny, który można by wykorzystać, żeby odwołać Krzysztofa Czabańskiego i powołać na jego miejsce kogoś, kto reprezentuje no, już teraz sejmową większość, jest przed nią rekomendowany i w związku z tym zmieniłby się tam układ sił. I wtedy można by dokonać zmian we władzach spółek medialnych należących do Skarbu Państwa. Różni konstytucjonaliści wskazywali to jako jeden z elementów dochodzenia do tego, żeby odpartyjnić tę telewizję. Jest to jeden z tych elementów, który w scenariuszach leży, ale który zostanie wybrany, jak on będzie realizowany, to oczywiście w gestii pana ministra Sienkiewicza. To jeszcze ostatnie pytanie akurat w tym temacie i w części radiowej. Czy chcecie wziąć media publiczne głodem teraz? Bo Donald Tusk dzisiaj powiedział na konferencji prasowej, po posiedzeniu rządu na razie nie przewidujemy żadnych pieniędzy dla TVP. Nigdy nam się nie podobało. Mówię to o lewicy, ale ta platforma wyrażała taką samą opinię. Ale to z czego się to utrzymać? Tylko z reklam, tak? Taką samą deklarację, że jak przekazywaliśmy pieniądze na telewizję i później to wielokrotnie było co roku zwiększane, to mieliśmy takie poczucie, że robimy coś, co nie jest dobrze poukładane systemowo, finansowo. Dla mnie finansowana telewizja powinna być w sposób przejrzysty, to znaczy nie na partyjne media. Jeżeli te partyjne media skończą się w telewizji, to modele finansowania są różne i społeczne, i takie, które są z reklam, i takie są, które są z budżetu państwa. Nic nie jest wykluczone, ale na pewno na telewizję, która sieje kłamstwa, budżet państwa nie powinien ułożyć złotówki. A co tam w Ministerstwie Cyfryzacji? O tym porozmawiamy w części radiowej. Jesteśmy dobrze. Facebooku, na Radio ZPL, na YouTubie. Dziękuję bardzo. Więc proszę zostać z nami. Beata Lubecka, serdecznie zapraszam. I przypomnę, że gościem Radia Z jest Krzysztof Gawkowski, wicepremier i minister cyfryzacji. No właśnie, to kiedy będzie gotowy audyt tego, co tam zastaliście w Ministerstwie Cyfryzacji, bo ono de facto dopiero się tworzy, tak? To u pana nie będzie audytu. Audyt będzie, bo wszędzie będziemy robili audyty. To znaczy mamy departamenty, są odpowiednie komórki, pewne prace już się zaczęły, jesteśmy po pierwszych spotkaniach z departamentami, poprosiliśmy o informacje dotyczące projektów, obszarów działania dotychczasowego, ale pierwsze dni rzeczywiście skupiliśmy na budżecie państwa, no bo przez weekend, sobotę i niedzielę pracowaliśmy nad budżetem państwa, a również urzędnicy w ministerstwie, za co chciałem też podziękować, bo to były trudne 30 godzin, których trzeba było cały ten materiał... Nie widziały gały, co brały? Ależ oczywiście, dlatego mam poczucie dobrze wykonanej pracy i uważam, że budżet, który to dzisiaj się okaże, został... Jak zobaczymy ten budżet. Budżet został dzisiaj przez Radę Ministrów przyjęty. To jest budżet, który w obszarze cyfryzacji, ale też w innych miejscach, myślę, że będzie dużą pozytywną niespodzianką. W czwartek już pierwsze czytanie tego budżetu. Dla cyfryzacji szykuje się dobry czas. Zresztą cyfryzacja jest dzisiaj wszędzie. I ochrona zdrowia, i polityka społeczna, i obronność, i sprawy wewnętrzne, i administracja, i ochrona środowiska, edukacja. Wszędzie, gdzie dotkniemy. Więc tego obszaru cyfryzacji na pewno potrzeba w modernizacji. I ja się tą modernizacją cieszę, bo dla mnie to też jest wielkie wyzwanie. Ale są już jakieś pierwsze jaskółki, że coś mogło być nie tak, jak powinno? No na pewno znaleźliśmy dokumenty, które wskazują, jak dochodziło do zmian w ustawie o prawie komunikacji elektronicznej, to znaczy jak z palca wpisywano to, że pojawi się Lex TVN, no bo przecież nagle, Lex Pilot, przepraszam, no ale to chodziło o to, żeby politycy mogli wpływać, co będziemy oglądali. To były dwie różne ustawy. Ja mówię o prawie komunikacji elektronicznej, tak. Chodzi mi o to, że politycy chcieli modelować nam piloty, to chcieli wziąć pilota i pokazać, co będziemy na którym kanale oglądali. No i wiem już, jak do tego dochodziło. Pierwsze decyzje, które podjąłem w pierwszych godzinach, to to, że w prawie komunikacji elektronicznej wykreślamy Lex Pilot. Ruszamy z procesami legislacyjnymi, będzie ta ustawa, mogę nas wszystkich też uspokoić, że będzie ustawa, która będzie gwarantowała też odpowiedzialność na rynku telekomunikacyjnym, ale już bez tych przepisów, które były całkowicie upolitycznione. A jaki będzie pierwszy projekt przygotowany w ministerstwie? Ten właśnie? Tak, prawo komunikacji elektronicznej, z tym chcemy szybko ruszyć. I kiedy może wpłynąć do Sejmu? Pierwszy kwartał. No to trochę czasu to potrwa. A co z panem? Bo zaczynamy, bo też chciałbym powiedzieć, od czego zaczynamy. W najbliższy piątek, czyli jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia, czyli tydzień od objęcia resortu, ruszyłam z wielkimi konsultacjami społecznymi. Zaprosiłem kilkadziesiąt organizacji do gmachu Ministerstwa Cyfryzacji, na których porozmawiamy o wyzwaniach cyfryzacji na najbliższe 4 lata. Porozmawiamy o tym, jak będzie się odbywała rozmowa też z organizacjami społecznymi. One mają swoje uwagi do ustaw, więc najpierw organizacje społeczne, wysłuchania publiczne, a później składanie ustaw, żeby też później wszyscy czuli, że byli w tej sprawie wysłuchani i ich uwagi uwzględniono, bądź nie, ale przynajmniej rozmawialiśmy, dlaczego tak się wydarzyło. A co z pato streamingiem? Będziemy o tym też dzisiaj. Była Komisja Cyfryzacji. Rozmawialiśmy, że w pierwszym półroczu tego roku będzie wysłuchanie na Komisji Cyfryzacji. Też chciałbym, żeby ta ustawa się pojawiła. Myślę, że to też jest 2024 rok, jak takie rozwiązania powinniśmy już na stole położyć.
A pornografia też w internecie? Nie tylko pato streaming, bo chciałbym też powiedzieć jako tata i czytałam pana trzyletniej córki, 8-letniego syna i 13-letniej córki w różnym wieku, dlatego o tym powiedziałem. Oni mają różne potrzeby internetowe. Ja bym chciał ich zabezpieczyć przed pornografią w internecie, przed pato streamingiem, ale przed tym również, żeby mieli poczucie odpowiedzialności za taką higienę cyfrową, bo to jest dużo różnych rzeczy, ale u każdego dziecka trochę inaczej to wygląda, więc trzeba pamiętać, że dzieci w różnym wieku umieją różne rzeczy też na swoich tabletach i komórkach. Inaczej się zachowuje 7-8-latek, któremu rodzice dadzą obejrzeć bajkę, czy babcia da obejrzeć bajkę, a inaczej się zachowuje 13-14-latek, który w swoim telefonie naprawdę czasami więcej potrafi niż swój rodzic. Weszłam na stronę ministerstwa, tam jest tylko, jeśli chodzi o kierownictwo, to jest tylko pan i pana zastępca, jeden, jedyny wiceminister, nawet nie jest napisane, że to jest wiceminister, nie pamiętam imienia. Dariusz Standerski. O właśnie, nazwisko pamiętam, na imienia nie pamiętam. To znaczy, że co, jakoś rekrutacja kiepsko? Rekrutacja bardzo dobrze. Ja już wiem, kto będzie wiceministrami w moim resorcie. Mhm. Partie koalicyjne zgłosiły osoby, które będą rekomendowane i te dwie rekomendowane osoby prawdopodobnie w tym tygodniu pojawią się w resorcie. To kim one będą? Kto to jest? Pełnią obecnie funkcje związane z odpowiedzialnością za bezpieczeństwo państwa i dopóki nie zostaną zaakceptowane do końca zamknięte decyzje dotyczące powołania szefów służb specjalnych, no to czekam, aż to wszystko się zamknie, ale nazwiska znam, jestem po pierwszych rozmowach, czekam po prostu na tą przestrzeń czasową, w której będzie można zarządzić ich powołaniami, żeby nie wpłynęło to inne na obszary bezpieczeństwa państwa. No to jest pytanie od słuchacza. Ile bajt ma bitów? Pozdrawiam. A ja nie wiem, ile bajt ma bitów, bo ja nie jestem specjalistą od informatyki. I to nie jest tak, że kiedykolwiek mówiłem, że jestem specjalistą od informatyki, tylko mówiłem wprost, że jestem specjalistą od myślenia strategicznego o cyfryzacji. Informatyk będzie wiedział, ile bajt ma bitów, a ja mam wiedzieć, co zrobić, żeby w Polsce cyberbezpieczeństwo było gwarantowane dla osób i dla firm. Ja mam sobie wyobrazić, jak automatyzacja, robotyzacja, jak sztuczna inteligencja wpływają na odpowiednie służby, jak zarządzić Departamentem Cyberbezpieczeństwa, żeby ludzie mieli świadomość, że jak coś im ktoś ukradnie, to co mają zrobić, gdzie do nas dzwonić. Ale przecież pan się przedstawiał jako taki naprawdę super zorientowany, jeśli chodzi o ten świat cyfrowy. No to kurczę, to chyba to jest takie pytanie z kategorii, nie wiem, 2+2. No nie, oczywiście, że nie. To można odpowiedzieć sobie tak, że ja mogę strzelać na takie rzeczy o odpowiedzialności, ile bajt ma bitów, ale jeżeli popatrzymy sobie na odpowiedzialność ministerialną, to ona nie dochodzi o to, czy ja będę zatrudniał dobrych informatyków. Bo od tego mam instytucje, które informatyków będą zatrudniały. Ja nie jestem informatykiem. Ja jestem humanistą, który wyspecjalizował się w zarządzaniu cyberbezpieczeństwem od strony zarządzania takiego, które ma wpływać na to, jakich ludzi zatrudniać, jakie komórki tworzyć, jak podejść naukowo do spraw, które później są wdrażane w realnym świecie. I takimi rzeczami się zajmuję, a informatycy będą to wiedzieli. Jak pani zapyta o informatyka, to odpowie. A ja jestem humanistą, a nie informatykiem. Kolejne pytanie słuchacza. Mocno rozwijacie aplikację mObywatel. Widać, że są na to środki. Dlaczego nie można, by w tej aplikacji zaimplementować technologii blockchain i ułatwić milionom użytkowników wzięcie udziału w wyborach, referendum? Nie musieliby stać w kolejkach do 3 w nocy i wybory byłyby transparentne. Jestem zwolennikiem tego, żebyśmy na jakimś etapie prowadzili głosowanie przez internet, dlatego że mentalnie, też pisałem o tym w swoim książkach, uważam, że technologia powinna służyć obywatelowi. Chciałbym, żeby kiedyś była sytuacja taka, że urnę mamy w swoim telefonie i że możemy zagłosować. Czy to się uda? Nie wiem. Nawet na poziomie rozmów politycznych jest taka obawa, czy przeciwnicy polityczni nie podnosiliby bez względu z jakiej strony tego, że coś jest sfałszowane, coś jest udokumentowane. Ale przecież się nie boicie tego, co powiedzą przeciwnicy polityczni. Nie, wybory to jest takie miejsce w demokracji, które powinno nie budzić żadnych najmniejszych sporów dotyczących tego, jakie... przejęcie telewizji może budzić, jakie a wybory... Ale pani rektor zadała pani pytanie o to, jak powinna wyglądać sytuacja zabezpieczenia przez blockchain możliwości głosowania. Ja cieszę się, że nasi słuchacze są bardzo zorientowani, bo to pokazuje też sferę zainteresowania, ale ja mam też odpowiedzialność polityczną. To znaczy, ktoś może nie rozumieć swojego głosowania przez internet, ktoś może mieć poczucie, że nie wie, co to znaczy słowo blockchain. Ja mam takie poczucie, że ludzie nie wiedzą, co to znaczy szyfrowanie i jak wygląda ich bezpieczeństwo głosu. Ja dzisiaj wchodząc tutaj do Sejmu słyszałem od ludzi protestujących w obronie pana Brauna, że im odbieramy święto Wigilii, pomimo tego, że on psikał gaśnicą. To słyszałem dzisiaj. Więc jak odpowiadam tak bardzo fachowo na to, czy chciałbym to zrobić, chciałbym, czy to się uda, mam wątpliwości, bo to jest proces bardzo, bardzo dużego wpływu na politykę i konstytucję.
Czy w odniesieniu do prac nad AI Act w Unii Europejskiej pan premier uważa, że generatywne modele open source powinny być wyjęte spod regulacji, które Unia chce wprowadzić w obszarze sztucznej inteligencji? Rozpoczęliśmy pracę już nad nowym elementem związanym z zainteresowaniem Ministerstwa Cyfryzacji sztuczną inteligencją. Do tej pory nie było prac, które tak koncepcyjnie by sztuczną inteligencję wzmacniały w Polsce i pokazywały za granicą, że jesteśmy tym zainteresowani. Myślę, że jeszcze w styczniu, a może już nawet w styczniu, zostaną powołane ciała przy Ministerstwie Cyfryzacji, które będą pokazywały, że sztuczną inteligencją zajmujemy się bardzo na poważnie, że chcemy rozwijać różnego rodzaju obszary zainteresowania sztucznej inteligencji, czyli w podziale na zdrowie, na polityki społeczne, na edukację, na te obszary, o których mówiłem na samym początku naszej rozmowy. I po tym też zostaną podjęte decyzje dotyczące tego, jak się włączamy w prace międzynarodowe nad różnymi aspektami sztucznej inteligencji, bo powinniśmy. Dzisiaj nas brakuje w takich miejscach. Czy podpisuje się pan pod słowami Roberta Biedronia, pana kolega partyjny, o Szymonie Hołowni, jakoby był politycznym tchórzem, i czy nie uważa pan, że takie właśnie słowa mogą doprowadzić do rozłamu? Jest to w pewnym sensie również mowa nienawiści. Pewnie chodzi o referendum w sprawie aborcji. Ja uważam, że każdy polityk ma prawo wyrażać to, co czuje w jakiejś kwestii programowej, w taki sposób, jakie ma poglądy. Ja rozumiem Szymona Hołownię, że jego poglądy są daleko od poglądów lewicy, dlatego że wyrażane to było podczas podpisywania umowy koalicyjnej. Ja nie uważam, że dzisiaj którykolwiek polityk powinien czuć się obrażony, jeżeli inny polityk go namawia do tego, żeby zmienił swoje zdanie. Mnie też wielokrotnie namawia się do tego, żebym inaczej myślał o ideach lewicy i że może powinniśmy ustąpić jakiś podwyżek albo spraw społecznych, albo praw kobiet, albo jakichś innych elementów, chociażby związanych z rozdziałem państwa od kościoła. Ja tego nie robię. Nie robi tego Hołownia, ale nie mam pretensji żadnych do Biedronia, że on namawia innych polityków, żeby zmieniali swoje poglądy, bo to też jest normalne, że polityk Powiedział, że to średniowiecze. No. Każdy polityk dozuje słowa według swojego uznania. Jak patrzę na rozmowy koalicyjne, które były z naszymi partnerami, były bardzo merytoryczne i bardzo dobre. W nich Robert Biedroń uczestniczył, umiał się dogadać z chłopakami, z dziewczynami. Z chłopakami. No bo wszyscy siebie tam lubią. I jakoś się okazało, że jednak koalicję stworzyliśmy. Co prawda, wiele też nam wieszczyło osób, że się to nie uda, się udało. To na razie początki. Zobaczymy, jak to sam pan powiedział, cytuję, po owocach was poznamy. Ale jest trzęsienie w służbach specjalnych. I no to okazuje się, że na czele CBA i SKW stoją kobiety. No to... SWW chyba, jeżeli się nie mylę. Służby wywiadu wojskowego. A, to może nie kontrwywiadu, tylko służby wywiadu. Tak. Dorota Kawecka, a jeśli chodzi o CBA, Agnieszka Kwiatkowska-Górdak. To dobry znak dla Polski, że mamy jakąś część takiego feminizmu w służbach specjalnych. Nigdy tego nie było. To, jeżeli dobrze wiem, to dzisiaj z premierem o tym rozmawialiśmy. Pierwszy raz na czele polskich służb stają kobiety. Ale patrzę na to od strony fachowej. Myślę, że to są bardzo doświadczone panie oficer. To są osoby, które mają bardzo bogatą karierę zawodową, zarówno w CBA, jak i wcześniej w CBS-u. Dzisiaj nowa szefowa CBA i jak patrzę na służbę wywiadu wojskowego, chciałbym, żeby w polskich służbach pracowali tak fachowi ludzie, którzy będą też pokazywali oddanie Rzeczypospolitej, bo na to przede wszystkim na tych stanowiskach się liczy. A czy można skracać agencję szefa CBA? Przepraszam? Czy można skracać agencję szefa CBA? Pełnienie tego obowiązku. No. Tak, jest zapis w ustawie dotyczący tego, że jeżeli były uwikłanie polityczne, to można. A Andrzej Sużny był uwikłany politycznie, tak? Według mnie cała służba w jakiś sposób była uwikłana politycznie. Wielokrotnie to było wyświetlane. Ja mam wątpliwości co do tego, jak CBA funkcjonowało przez ostatnie lata. Mam wątpliwości, jak koordynowane były prace pomiędzy CBA a Resortem Sprawiedliwości. Mam wątpliwości co do wydatkowania środków z Funduszu Sprawiedliwości na zakup Pegasusa. Chciałbym się dowiedzieć o tym wszystkim. I w związku z tym uważam, że miał prawo minister Siemoniak wraz z premierem powiedzieć, że utracili zaufanie do szefa CBA. Pytanie od Piotra. Czy będzie pan kontynuował inwestycje wspierane przez poprzedników, takie jak na przykład Intel? Czas pokaże, jakie będą w tej sprawie rekomendacje, bo mówimy o wielkich środkach finansowych. Ja niczego nie będę zamykał i na pewno nie będę rozpoczynał od tego, żeby ukrócić projekty, bo ktoś się odtworzył za poprzedniego rządu. Podchodzę raczej do tego w taki sposób. Najpierw audyt, najpierw rozmowy, najpierw spotkania z zainteresowanymi, a później decyzje. Jeżeli dalej będzie chęć inwestowania, dalej chęć będzie rozwijania takich obszarów, to na pewno rząd Donalda Tuska i ja nie będziemy się temu opierali. Będziecie mieć nowego rzecznika, mówi o nowej lewicy, tak? Będziemy. Łukasz Michnik, nazwisko przypadkowe. To pani powiedziała. No tak, czytałam w mediach, generalnie, no Wirtualna Polska, Patryk Michalski napisał o tym na Twitterze, więc śledzę też Twittera w miarę na bieżąco. Oczywiście nie da się być podłączonym non-stop, ale to nazwisko takie przypadkowe?
Ja mam takie poczucie, że powinniśmy stawiać na lewicę też na młode osoby. Rocznik 98, młody człowiek, 25 tak, lat. Stawiamy... Startował w wyborach z Olsztyna, nie dostał się. Startował w wyborach, nie dostał się, ale każdy się kiedyś nie dostał. Ja się nie dostałem 3 razy, nie robię z tego jakiejś satysfakcji sobie, ani wyrzutu. Po prostu trzeba startować, żeby kiedyś się dostać, coś wygrać. Ale dlaczego on akurat? I dlaczego ta zmiana? Dlatego, że potrzebujemy dzisiaj w partii osoby, która też da taki nowy ton łączeniu naszej partii i tego, jak będzie współpraca z Razem wyglądała. Dlatego, że obecny rzecznik też pewnie przed nim nowe wyzwania i dlatego, że ta koordynacja będzie... Czyli Marek Kacprzak idzie w jakieś ministry? Będzie wiceministrem? Marek Kacprzak bardzo się dobrze przysłużył lewicy, znakomicie koordynował pracę biura medialnego, był świetnym rzecznikiem prasowym, a jego kariera zależy od niego. Myślę, że decyzje będą zapadały w ciągu najbliższych dni. Ale będzie to kariera rządowa? Jaka to będzie kariera, to zależy od Marka Kacprzaka. Ja nie jestem od tego, żeby powiedzieć, jaka to będzie kariera. Ale rozumiem, kariera. Że pan mu nie złożył żadnej propozycji, na przykład w Ministerstwie Cyfryzacji. Wiem, że złożyli mu ludzie różne propozycje. Marek Kacprzak nad tym myśli. W różnych ministerstwach. Czas pokaże, gdzie będzie Marek Kacprzak, nadaje się na różne miejsca. Nie odpowiem na to pytanie. Czas pokaże, nie, naprawdę kocham. Ale ja to powiem krótko, nie odpowiem na to pytanie, panie redaktor. I ostatnie pytanie, bo wiem, że musi pan za chwilę stąd wyjść, bo zaraz będą głosowania w sprawie projektu uchwały w sprawie telewizji państwowej. Czy rząd będzie kontynuował pracę nad nowelizacją ustawy o cmentarzach, wprowadzającą między innymi elektroniczną bazę danych o grobach czy elektroniczną kartę zgonu? Jesteśmy przed takimi decyzjami. Nic jeszcze nie zostało ostatecznie zatwierdzone. Przypominam, że jesteśmy w resortach 4 dni. Zero konkretów. Tak, dlatego, że po 4 dniach mogę pani powiedzieć, że jest dobry budżet i to było największe wyzwanie. Musieliśmy to zrobić i to zrobiliśmy. Jakbyśmy tego nie zrobili, to jeszcze PiS-owi by przyszło i prezydentowi rozwiązać parlament. Więc są wyzwania na teraz i są zaległości z 8 lat, więc trudno odpowiedzieć na pytania konkretnie po 4 dniach, jak przed nami 4 lata. Dziękuję za rozmowę. Dzięki. Krzysztof Gawkowski był z nami, wicepremier, minister cyfryzacji, wiceprzewodniczący Nowej Lewicy. Zapraszam do sali sejmowej i życzę dobrych świąt. No trochę będzie oddechu potrzebne. Przez chwilę.